z warszawskiego Legia Fight Club. Witamy dzisiaj Andrzeja Gmituraka. Witaj, Andrzej. Witam serdecznie wszystkich kibiców naszej kochanej dyscypliny. Jest ich trochę, ale są... Ale coraz mniej, podobno. No tak, coraz bardziej zawiedzeni. To jak już tak o tym zaczęliśmy, weszliśmy na temat boksu i tego, co się wokół niego dzieje, to porozmawiajmy o tych nieszczęsnych wpadkach dopingowych naszych mięściarzy. Jak myślisz, skąd to się bierze? Dlaczego tak nagle? To jest zbieg okoliczności? Jak to wygląda twoim zdaniem? To jest bardzo długi temat. Nie wyczerpałby tutaj dzisiaj całego reportażu. Trzeba by było usiąść i poważnie na ten temat porozmawiać. Na pewno nie jest to dobre zjawisko dla naszej dyscypliny, nie mówiąc o poszczególnych zawodnikach, promotorach i całym środowisku. Myślę, że trzeba podjąć pewne decyzje, przede wszystkim stałej kontroli takiej wyrywkowej, a to jest już praca dla Wydziału Boksu Zawodowego i Komisji Antydopingowej w Polsce i myślę, że to w jakiś sposób trochę uporządkuje ten temat. Czyli nawet jeżeli zawodnik nie ma walki o pas, o tytuł, ten regionalny tutaj w Polsce, jeżeli są te gale, uważasz, że powinny być wyrywkowe kontrole? Absolutnie tak, dlatego ja powiedziałem, ja bym dzisiaj prawie ze 100% pewnością wskazał parę nazwisk, które poddane badaniom by miały dużo kłopotów. Natomiast, jak mówię, jest to temat do rozwiązania bardziej formalnie, a nie spektakularnie gdzieś tam za kurtyną. To poproszę nazwiska. Mam krótką pamięć jako trener bokserski, pamiętam tylko jeden dzień, pozostałe... Wybiórczo. Tak, wybiórczo pozostaje, zostawiam już innym. Dobrze, to zostawmy ten temat. To porozmawiajmy troszkę o Mateuszu. W sumie spotkaliśmy się tutaj, bo Mateusz przyjechał do Warszawy, wznowił treningi. Wiemy, będzie walka niedługo, walka na gali... Budwell Boxing Night w Dzierżoniowie, Mariusz Grabowski i zawodnicy z Tymexu. Co myślisz o tych przygotowaniach, co myślisz o tej walce? Mateusz już bardzo długo nie walczył, to będzie blisko rok czasu. No bardzo dobrze się stało, że Mariusz Grabowski tutaj mają wspólne porozumienie z Mateuszem, że Mateusz zaboksuje 4 marca. Jest to dosyć istotny element przede wszystkim, żeby nie tylko wznowić treningi, ale systematyczne starty, prawda? Jest to ważne, bo jak powiedziałeś, długo nie boksował, potrzebne są na pewno w tym roku jeszcze 2 następne jakieś wyzwania, jedno słabsze, drugie mocniejsze, minimum 3 walki w tym roku, a więc to jest taki program minimum. Oczywiście międzynarodowe kontakty w kierunku jego tej kariery międzynarodowej również, ale to o szczegółach nie będę mówił, bo to są tematy związane z rozmowami bilateralnymi między Mariuszem Grabowskim, i częściowo mną, także na pewno w niedługim czasie kibice otrzymają większy pakiet informacji. Jak patrzysz teraz na Mateusza, jest zardzewiały, widać tą rdzę. Wiemy obaj, że Mateusz cały czas jest w treningu, ale czy takim okiem trenerskim wyłapujesz takie jakieś niedoskonałości, że tak powiem? Nie, oczywiście Mateusz ma określony styl, prawda? Parę lat spędził w Niemczech, a więc to też mają wpływ na pewne elementy techniki. Motorycznie jest doskonale przygotowany, pracujemy nad detalami, nad pewnymi rzeczami, natomiast nie ruszając całej ogólnej koncepcji, bo to by zajęło nam za dużo czasu. Jest w treningu, jest dobrze przygotowany. W tym tygodniu odbyliśmy już parę zajęć technicznych. Wchodzimy w delikatny, powiedziałbym, kontakt z partnerami, między innymi dzisiaj, a więc od przyszłego tygodnia już poważne sparingi. Tutaj z udziałem zawodników polskich i nie tylko. Współpracujemy na stałe z Legią Fight Club. Jest Olaś, jest Rumiński, jest następnych 2 zawodników, którzy będą na tej gali boksować, więc to jest też następny bardzo ciekawy, interesujący moment, że w tym działającym bardzo dynamicznie ogniwie boksu amatorskiego i zawodowego w Warszawie stworzymy grupę, która mam nadzieję, tak jak za starych, dobrych lat warszawskiej Legii, będzie odgrywać poważną rolę w boksie nie tylko zawodowym, ale i amatorskim.